Dzień dobry. Ostatnio w komentarzach jedna z pań poprosiła o odcinek na temat projekcji. I tak sobie pomyślałam, że już bym coś znowu mogła nagrać o narcyzmie, a przecież to jeden z głównych mechanizmów obronnych człowieka w ogóle, a wysoko narcystycznego to szczególnie. Także bardzo mi odpowiada ta propozycja i dziękuję za inspirację i zapraszam. Najkrócej jak się da, czym jest projekcja. Projekcja to jest stan, w którym ja w Tobie widzę to, czego nie chcę zobaczyć w sobie. Lub, jak do kogoś przemawia bardziej kliniczny język, to jest to mechanizm obronny, polegający na przypisaniu innym własnych, wypartych lub nieuświadomionych treści. Więc skoro jest to mechanizm obronny naszej psychiki, to musi nas przed czymś bronić. Projekcja broni nas przed doświadczaniem stanów nieprzyjemnych. Nieprzyjemnych lub katastroficznych myśli na swój temat, czucia się takim złem, nie dość dobrym, odrzuconym, gorszym od innych. No generalnie przed czuciem wszystkiego tego, czego nie lubimy czuć. Czyli ja mogę się na przykład wkurzyć na koleżankę, że mi nie odpisuje od razu na wiadomości, i poczuć się przez nią lekceważona. Kiedy czujemy się lekceważeni, to takie mało, przyjemne uczucie, prawda? Ale zastanówmy się, wkurzam się, że ona mi nie odpisuje od razu, czyli co ja na nią projektuję. Że to coś złego, że ona nie jest dostępna zawsze, kiedy ja sięgam po kontakt z nią. Ja wyprojektowuję na nią jakąś moją ocenę tej postawy. Że co ty sobie wyobrażasz, tak mieć życie, takie inne sprawy poza mną? A więc w mojej projekcji ja ją potępiam i atakuję za coś, co może przydałoby mi się oswoić w sobie, żeby tak się tego nie bać u innych. I teraz złapmy tę projekcję, skoro to jest jakaś moja nieuświadomiona część, to znaczy, że ja też mam to w sobie, tylko nie mam z tym kontaktu. Innymi słowy, jest to nieuświadomione. Może ja też mam ochotę tak czasem wyłączyć telefon i nie odpowiadać na wiadomości. Może chciałabym czasem dać sobie czas, zanim odpowiem, albo do namysłu, albo poczekać na odpowiedni moment. Ale mam w sobie taki przymus, że należy odpowiadać tak szybko, jak to możliwe okazać szacunek, albo uniknąć czyjejś złości. Bo może jakiś mój ważny obiekt relacji od razu mnie atakuje ponagleniami? No co się nie odzywasz? No wiesz już? Halo, halo! I taki terror sobie uwewnętrzniam i oczekuję, że inni będą mnie tak samo rozładowywać szybkimi odpowiedziami, jak ja muszę rozładowywać ten mój obiekt. Obiektem nazywam tutaj drugą stronę relacji. A może ja trochę zazdroszczę tej mojej koleżance? Że ma zajęty czas, że może być tak pochłonięta swoimi sprawami. A mi tak nudno i pusto i cicho, i jak ona mi nie odpisuje, to mnie ta moja cisza wali w głowę i niesie jakieś złe zdania na mój temat. Że o mnie nikt nie myśli, że nikt nie czeka, że świat zapomniał. I że może to jest jakaś informacja, której nie chcę odebrać, podtrzymując iluzję, że ludzie mają być dla mnie zawsze dostępni. Że jakaś jakość w moim życiu woła o uwagę. Może to jest czas na nowe hobby, może zmianę pracy, a może poszukanie nowych znajomości. Ja jestem już teraz zwykle wdzięczna za moje projekcje, jakie łapię. Po dekadach obrażania się na nie stwierdziłam, że rany, ile to o mnie mówi. O moich potrzebach, o moich tęsknotach, pragnieniach. Ostatnio na przykład wyprojektowałam na moją przyjaciółkę, że jest niezaangażowana. Wybrałyśmy się na taki city break z dziewczynami i ta moja przyjaciółka jakaś taka nieplanująca, jakaś taka bez inicjatywy. Mamy cztery dni na Cyprze, a ona tak się zbiera z myślą, by coś zaplanować koło trzeciego. Ja się postanowiłam to wkurzyć. Wstyd mi, jak teraz o tym do was mówię, ale kto nie robi takich bzdurnych, rzuca kamieniem w komentarzach. No to opowiada mi o tym, że ja to widzę. Że ona ewidentnie spakowała na ten wyjazd tylko winko i bierność, i o co tu chodzi? I ona mi taka cała ucieszona opowiada, że ona kocha, jak za nią planują, że ona się cieszy byciem tutaj i nic nie niemuszeniem, I, i że może być jak ta hulajnoga: tam, gdzie ją postawią, to ona będzie i będzie super. I że to jej pozwala zachować jej cenne zaangażowanie na rzeczy, które naprawdę tego potrzebują. I patrzę na tę zacieszoną twarz i zaczynam wszystko rozumieć: że nie muszę się tak wszystko we wszystko mocno angażować, tak się starać, że mogę sobie wybrać, gdzie chcę. I wiecie, jaka ulga. I to jest właśnie to, co daje praca z projekcją: że jak zajrzymy pod tę złość, to mamy szansę na zyskanie zupełnie nowej perspektywy. Ale tylko jak jesteśmy otwarci. No to podsumujmy to, co do tej pory powiedziałam. Projekcja to jest przypisanie innym tego, co mam w sobie, ale nie mam lub nie chcę mieć z tym kontaktu. Jak widzę to u innych, to wywołuje to we mnie emocje. I może to być złość, ale mogą to być też inne emocje, takie jak lęk, jak radość, euforia. Te dwa ostatnie to akurat są przykłady pozytywnych projekcji. O tym jeszcze później powiem. Doświadczając uczuć, jakie się pojawiają w wyniku tej projekcji, mogę się zatrzymać i zacząć zadawać pytania. I tak sobie badać, jaką mam relację z tą wyprojektowaną treścią. Um, co o mnie mówi to, co mnie złości w tej osobie? Co o mnie mówi to, czego się boję w tym człowieku? A co o mnie mówi to, co podziwiam w tej osobie? I tu mamy obrazek pokazujący dwie perspektywy. Pani w Nagliżu i pani w pełnym zakryciu. Obie uruchamiają jakąś projekcję. Pani w Nagliżu w myślach komentuje pełne zakrycie drugiej pani, no widząc je jako agresywne ograniczenie nałożone na nią przez mężczyzn. Tymczasem, gdyby sama dopuściła trochę tej atakowanej w swojej projekcji wartości, to może uznałaby, że czasem warto się odziać, że można coś zostawić w niedopowiedzeniu, w tajemnicy, że można tak nie profanować. Z kolei, pani w burce z drugiej strony tej samej monety. Myśli o nagliżu pierwszej pani jako o akcie poddaństwa wobec seksualizacji kobiet przez mężczyzn. A może, gdyby wyjrzała na drugą stronę tej monety, mogłaby zainspirować się różnorodnością możliwości, swobodą i nieskrępowaniem. Tak jest z projekcją. Dopóki jest nierozpakowana, daje nam dostęp tylko do jednej strony monety, do połowy prawdy. Druga połowa zostaje w cieniu. I jak spotykamy reprezentantów naszego cienia w świecie, to uruchamiają w nas silne reakcje. Możemy to przeżywać jako okazję do budowania podziałów albo do rozwoju. O, mam jeszcze taki przykład, a propos projekcji siły. Miałam taką pacjentkę, która się bierzyła z pragnieniem zmiany pracy, a jednocześnie nie miała zbyt jasnego pomysłu, jak ta zmiana miałaby wyglądać, więc trwała w zawieszeniu. Kiedyś przyszła na sesję i powiedziała, że boi się ludzi sukcesu. Na jej szczęście i nieszczęście z takimi głównie współpracowała w obecnej pracy. Bała się głównie mężczyzn, ale i kobiet. Eee, przerażały ją zbyt pewne kroki, głębokie odgłosy, drogich butów, tupiących o podłogę, zdecydowane wypowiedzi, czasem zbyt intruzywne zajmowanie przestrzeni, aż po takie bardziej radykalne stwierdzenia typu żądam i już, które zdarzały się rzadko, ale bywały. Fakt, że byli to często mili, otwarci i komunikatywni ludzie, nie dorastał do pięt jej lękowi przed nimi. Oni wielcy i poważni, ona malutka i zależna. Ponieważ znam historię tej pacjentki, to wiem, że miała dostęp do swojej agresji, którą umiała uruchamiać kiedy trzeba, poza sytuacjami zawodowymi właśnie w tym czasie, kiedy wpadła w swój zastój. Wtedy straciła dostęp do swojej mocy jakoś tak wewnętrznie struchała. Jakby zobaczyła, że wyścig ruszył dawno, a ona się dopiero zorientowała, że to już czas. Jak większość z, z rówieśników już zdążyła się tak osukcesić w jej rozumieniu bardziej niż ona sama. Ta projekcja to element baśni nabrodem. Jeśli część z was zna, jeśli nie, to zapraszam do mojego filmiku o tym tam jest to szerzej wyjaśnione. To projekcja siły sprawczej na zewnątrz. Przeraża mnie w Tobie twoja siła moc potęga, której myślę, że nie mam z którą nie mogę się połączyć. Przynajmniej dopóki jestem w rozkroku. To dałam Wam trochę przykładów, a teraz znowu trochę teorii. Eee, projekcja jest mechanizmem obronnym, którym dysponujemy na pewnym etapie rozwojowym, dopóki nie nauczymy się wyższych mechanizmów obronnych lub pomieszczania swoich trudnych uczuć. U niektórych ludzi ten etap trwa całe życie. Mam na myśli ludzi, którzy nie mogą w tym kawałku dojrzeć, bo na przykład nie mieli wystarczająco wspierającego środowiska, albo nie decydują się wykonać pracy nad sobą. Oraz osoby z zaburzeniami osobowości. W tych wypadkach obserwujemy dużą sztywność mechanizmów, czasami niemożliwość zmiany. I tak jest na przykład z narcystycznym zaburzeniem osobowości, gdzie jest duża sztywność w obszarze mechanizmów obronnych, gdyż chronią one przed rozpadem ego, które w przeżyciu osoby z, zaburzeniem, z narcystycznym zaburzeniem osobowości. Na poziomie emocjonalnym jest odczuwalny jako śmierć. To może pomoże Wam zrozumieć osoby narcystyczne, jeśli macie takie w otoczeniu lub Was samych, jeśli rozpoznajecie to u siebie, dlaczego tak ciężko jest zrezygnować z tych mechanizmów obronnych. A więc w przypadku osobowości narcystycznych, obok wyparcia, zaprzeczenia, rozszczepienia, to właśnie projekcja jest równie częstym mechanizmem obronnym. Ja Cię kontroluję? Przecież to Ty grzebałaś w moim biurku, widziałem na monitoringu. Albo taki autentyk z mojej pracy gabinetowej. Powinna Pani zmienić gabinet na takie miejsce, gdzie są dedykowane miejsca parkingowe. Jakiś dupek zajął moje miejsce. Pana miejsce. Tak, moje ulubione miejsce dla niepełnosprawnych. Pan nie był niepełnosprawny. Ta projekcja osób narcystycznych może też przyjąć taką formę włączającą gaslighting. Mm, na przykład, mężczyzna odkrywał swojej partnerki niepokojące wiadomości z innym mężczyzną, w których kobieta wypowiada się nieprzychylnie na temat swojego partnera, a flirtuje z tym mężczyzną, i jej e, obecny partner mówiąc jej, to słyszy, że powinien zacząć się bardziej kontrolować, skoro ma potrzebę sprawdzać jej telefon. Tu projekcja to oczywiście wytykany brak kontroli u partnera, który no, mógłby być. E, Pewnie przedmiotem przyglądania się u samej partnerki, jak to u niej samej jest kontrolą impulsów. Przed tymi przykładami powiedziałam, że projekt to mechanizm obronny, który nam towarzyszy, dopóki nie poszerzymy umiejętności przeżywania dyskomfortu na temat siebie, lub nie uzbroimy się w mechanizmy wyższego rzędu. Tu to jest racjonalizacja i poczucie humoru. Ale dodam, że projektujemy wszyscy i do końca życia. Tylko wraz z wiekiem, z dojrzałością robimy to w mniejszym nasileniu lub łatwiej z tych projekcji wychodzimy. Moja superwizorka mi kiedyś powiedziała jedną z wielu nośnych definicji psychoterapii, a mianowicie, że naszym zadaniem jako psychoterapeutów, jest przeprowadzić ludzi z niższych mechanizmów obronnych do wyższych, czyli na przykład z rozszczepienia na czarno-białe, i projekcji, że to wszyscy inni, a nie ja na racjonalizację i poczucie humoru. Czyli że co prawda cię albo kocham, albo nienawidzę, ale jestem w obu wymiarach w pełni zaangażowany. Czyli taka rzeczywistość z ludzką twarzą. Mamy także projekcję pozytywną. Taką projekcją pozytywną jaką ja teraz robię, to myślę sobie, że mówię do was świetne rzeczy i że wy to bardzo docenicie. To co ja robię, przypisuję wam to, co mam w sobie. Chcę siebie docenić i uznać za materiał, jaki przygotowałam, że dobra robota, że fajnie, ale wybieram to delegować na Was. Od teraz to będzie Wasz obowiązek zadbać o mój komfort psychiczny. Oczywiście żartuję, a tak naprawdę wcale nie czekam na e, pozytywne komentarze. A tak na serio, to znamy chyba wszyscy projekcję pozytywną, jaką jest zakochanie. To jest stan, w którym zalewa nas, e, bardzo dużo neuroprzekaźników. Jesteśmy w euforii, a nasza głowa wypełnia się znaczeniami, jacy jesteśmy wspaniali dzięki tej osobie. Jak nam się chce rzeczy, dzięki tej osobie. Jacy jesteśmy kreatywni, bardziej sprawczy, aktywni, genialni w naszej pracy, dzięki tej osobie. Czyli delegujemy obowiązek kochania siebie, motywowania siebie, dyscyplinowania siebie, dbania o siebie na tę osobę. Dzięki Tobie mi się chce. Projekcja pozytywna oznacza, że tak naprawdę mm, na zewnątrz, w drugim człowieku, umieszczamy to wszystko, do czego mamy dostęp my sami z siebie, ale go nie uruchamiamy. Tak jak moja pa pacjentka nie uruchamiała swojej siły i mocy w swoim procesie zmiany pracy. To jest dla nas dość wygodna sytuacja, bo dzieje się to za nas, bezwysiłkowo w procesie zakochania. Problem w tym, że w pewnym momencie neuroprzekaźniki już nas tak nie zalewają koktajlem z serotoniny, dopaminy i oksytocyny, i my widzimy, że ten drugi człowiek bywa bardzo różny. Raz średni, raz fajny, raz taki, że ujdzie i okazuje się, że przychodzi rozczarowanie, a wraz z nim konieczność wycofania projekcji i zajęcia się samemu tym, co delegowaliśmy na innych, tak jak ja deleguję na Was, docenieniem w komentarzach. I wielu ludzi w dzisiejszych czasach tego momentu nie przeżywa i związki się rozpadają. Ale umiejętność obsłużenia rozczarowania to jest inny temat. To jeszcze tak na koniec a propos tych rozstań. Ludzie po rozstaniu, poza różnymi emocjami, jakie w tym czasie im towarzyszą, mierzą się z jeszcze jedną rzeczą. Albo tym, że teraz już nie ma na kogo projektować i trzeba zobaczyć, że te różne trudne rzeczy, które tak bym chętnie przypisała mojemu partnerowi, to ja je muszę wsadzić na swoje miejsce i się przekonać, że one są we mnie. Albo trzeba znaleźć szybko nowy obiekt, który uczyni mój byt znośniejszym. I znowu on uczyni, a nie ja. A więc projektuję na niego sprawczość i zdolność uszczęśliwiania mnie. I wtedy mamy to błędne koło, że partner zostaje, tylko ciało się zmienia, bo problemy w ogóle nie wróciły do adresata. No to to już będzie wszystko ode mnie na dziś. Branżowe powiedzonko mówi, że 95% rzeczy, jakie się wydarza między ludźmi, to projekcja, podobnie jak pozostałe 5. I z tym Was dzisiaj zostawiam. Dzięki.